Hej! Witajcie serdecznie, kolejny odcinek Para Kulinarni. Dzisiaj przychodzimy do Was z przepisem z kuchni tajskiej. Jest to nasza ulubiona kuchnia, jedna z ulubionych kuchni. I dzisiaj będziemy robić dla Was placuszki rybne. Takie dosyć nietypowe, po tajsku. Zapraszamy do oglądania. Podajemy składniki jak zwykle na dwie osoby. Tutaj mamy zmieloną rybę. Akurat my mamy dorsza, dwa filety, około 200 gramów, możecie tą porcję zdecydowanie zwiększyć. Możecie dodać też do swojego dania inną białą rybę, bez ości i bez skóry. Oździeleczki ziemne do sosu, jedną łyżkę miodu, jedno białko z jajka, jedną łyżkę sosu ostrygowego i jedną łyżkę sosu sojowego, a także 4 łyżki mleczka kokosowego, łyżkę masła orzechowego, ząbek czosnku, papryczkę chili, użyjemy prawdopodobnie tylko pół i łyżeczkę pasty zielonej curry. Może być również pasta czerwona curry. A także kolendra i limonka. Do naczynia blendera przerzucamy rybę. Przepuszczamy do niej czosnek przez praskę. Dodajemy pastę curry. Następnie dodajemy sos ostrygowy. Wyciskamy około łyżkę limonki i na końcu wrzucamy białko. Wszystko razem blendujemy. Garść kolendry siekamy, wrzucamy do rybki i jeszcze raz mieszamy. Solimy i pieprzymy do smaku. W tym czasie gotujemy też ryż, który będziemy podawać razem z naszymi plackami. I zabieramy się do robienia sosu. Do rondelka wrzucamy trochę oleju kokosowego, na którym będziemy podsmażali chili. Kroimy papryczkę chili na pół i szatkujemy ją drobno. Wrzucamy papryczkę chili i podsmażamy ją chwilkę, żeby uwolniła swoje aromaty i pikanterię. Dolewamy mleko kokosowe. Nie zapominając o zmniejszeniu ognia! I po kolei miodek. Możecie zastąpić go też cukrem brązowym, trzcinowym, czy też kokosowym. Sos sojowy, masło orzechowe, wrzucamy sobie ryż do wody. Kiedy sos zgęstnieje, zmniejszamy już na totalne minimum ogień i zabieramy się za smażenie ryby. Wlewamy olej, tak żeby pokrył dno. No i Jack się zaoferował, żeby... Tak, z naszej masy lepimy sobie placuszki. Ja podlepię i odłożę na razie tutaj na talerzyk. Zróbcie sobie takiej wielkości, jak Wam odpowiada. My takie trochę mniejsze zrobimy, będą ładnie wyglądały na talerzyku. A jak Wam się nie będą kleić, to możecie dodać troszeczkę bułki tartej. Co? Na patelnię? I na patelni. Na rozgrzaną patelnię. Jeżeli chodzi o nasze kotleciki rybne, smażymy je około 3-4 minuty, w zależności od ich grubości. Jeżeli chcecie spróbować zrobić to danie w wersji fit i upiec te placki w piekarniku, to upieczcie, zróbcie to i podzielcie się z nami opinią. Bo teraz stwierdzamy, że to danie nie jest fit, jednak ten olej, tą rybę, to się tak fajnie stłacza. No, także dajcie znać, jak go to. Placki wyciągamy na papier, żeby je odsączyć trochę z tłuszczu. No i dzisiaj tak nietypowo w scenerii balkonowej. A chyba coraz częściej tak będzie. To jest akurat ostatnio nasze ulubione miejsce do jedzenia. No ale dobra, tak się prezentuje. Może zabiorę, i pokażę w ten sposób. Efekt końcowy naszego dania. Forma podania, jak sobie uważacie. My właśnie daliśmy tutaj odzienie, a zapomnieliśmy jeszcze to nagrać, ale na górę do sosu posypaliśmy miażdżone orzeszki ziemne. I co, testujemy? Oczywiście. Dobra, to jak zwykle czynię swoją powinność i daję ci spróbować może najpierw bez sosu, co? Tak, daj spróbować samego kotlecika, jak on wyszedł. Bardzo, bardzo fajny smak. Czuć curry, czuć czosnek. Bardzo fajna alternatywa dla takich oldschoolowych kotletów rybnych, jak moja babcia kiedyś w świętej pamięci robiła. To jeszcze spróbuj z sosem. Tak. Sos popróbowałem podczas robienia, bardzo fajny. Sos można wykorzystać do różnych potraw. Dobra, to ja dziubnę z twojego talerza też. Sos jest bardzo kremowy.
orzechowy, lekko pikantny, ale nie jest tak mocno pikantny właśnie. Wszystko zależy od tego, jaką papryczkę, czyli dużo jecie. Całkiem spoko. Bardzo fajne danie, koniecznie zróbcie sobie je na lato, bo jest bardzo orzeźwiające, takie świeże to danie, nie? Pamiętajcie o tym, że jak robicie coś, oznaczajcie nas na Instagramie, czy tam w sieci hashtag parakulinarni. Bardzo nam miło zawsze podziwiać, jak wyglądają nasze dania. Fajnie, że gotujecie też to, co wam pokazujemy. Nie tylko komentujecie, ale też gotujecie i testujecie sobie. Dobra, trzymajcie ciepło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej! Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Parakulinarni. Dobra, próbu, wrzucamy. Wrzucamy wodę w międzyczasie sobie. Tak, wrzucamy sobie wodę do wody. Fajnie? Fajnie. Musisz być dobry w tym. W tych burgerach. Przez takich też. Bo tam też się tak lepi, klepie. To mięcho.